kochani, z tej strony Monika. Dzisiaj zaczynamy cykl, który zapowiadałam już w ubiegłym tygodniu, czyli cykl poświęcony digi scrapbookingowi. Tak się umówmy. Co ja przez to rozumiem? Ponieważ tutaj pewni puryści mogą się zaraz odezwać, to co ja rozumiem przez digi scrapbooking tak naprawdę wcale nim nie jest. Tak naprawdę digi scrapbooking jest to przygotowanie w całości layoutu bądź kartki na komputerze i po prostu później jej wydrukowanie. Polega to przede wszystkim tak naprawdę na złożeniu gotowych elementów, tak jak składamy kartkę, tak? Po prostu na papierze i później po prostu druk, tak? Także mamy taką płaską pracę, która udaje wielowymiarową. Natomiast tym się w ogóle nie będziemy zajmować. Tak na dobrą sprawę ta dziedzina była popularna przez jakiś czas w Stanach. W tej chwili chyba mało kto się już tym zajmuje. To, co ja rozumiem przez takie sformułowanie, jest to użycie komputera i wydruków różnego typu w kartkach, w albumach bądź gdziekolwiek indziej, tak? W naszej pracy. Czyli w scrapbookingu, tak powiedzmy. I tutaj też jako scrapbooking uważam, że chodzi o wszystkie formy papierowej zabawy. To do purystów językowych. więc tak, kochani, dlaczego? Dlaczego i po co w ogóle, tak? Się bawić czymś na komputerze, skoro mamy całą masę pięknych grafik, elementów już wydrukowanych przez firmy różnego typu? Dla mnie osobiście powód jest jeden. Kartka z imieniem jest spersonalizowana. Kartka z określeniem, że to jest dla konkretnej Gosi, która akurat kończy 40 lat, jest pokazaniem, że ta kartka jest zrobiona specjalnie dla tej osoby, tak? To głównie o to chodzi. Oczywiście można po prostu zrobić kartkę z wyciętym napisem gdzieś tam z kolekcji wszystkiego najlepszego i tak dalej. Nie ma żadnego problemu. Takie kartki też są oczywiście piękne i są wspaniałe. Natomiast ja osobiście lubię dodawać taki osobisty akcent, tak? Do kartki. I stąd właściwie pomysł na całą serię. Nie wszyscy z nas korzystali z komputera w szkole, tak jak ja. Jestem z tego pokolenia, gdzie od pierwszej klasy tak naprawdę komputer był już praktycznie dostępny. I wiem, że wiele osób może mieć problemy z jego użyciem, a bardzo często po prostu się boi korzystania. Uważa, że nie ma na tyle umiejętności. Co nie jest zupełnie prawdą, ponieważ do stworzenia takiego zupełnie najprostszego stempla umiejętności nie ma żadnych tak naprawdę, poza okiem, które jest w stanie sprawdzić, że coś mniej więcej równo leży. I właściwie to tyle. A takie oko, że każda z nas ma. Zanim zajmiemy się w ogóle samym tworzeniem grafik, zajmiemy się w ogóle tworzeniem takich digistempelków, musimy jeszcze poruszyć jeden dosyć ważny temat. Ja go chcę ująć tutaj, w tym momencie, w tym wstępie, po to, żeby powiedzmy jakby temat zamknąć. I chodzi o użytek grafik, tak, który będziemy korzystali, ponieważ chcę po zrobieniu takiego zwykłego, prostego stempelka przejść również do takich stempelków bardziej powiedzmy ozdobnych, z jakimiś kwiatkami czy różnymi ozdobnymi elementami. I tutaj w tym momencie nasuwa się dosyć ważne pytanie, skąd takie grafiki brać? I co bardziej, bywa takie triki, skąd brać je legalnie? Ja jestem gorącą zwolenniczką przestrzegania praw autorskich. Ba nawet jestem na tym punkcie chyba lekko wyczulona, albo i przeczulona, tak na dobrą sprawę. I staram się możliwie, czy staram się, sama świadomie nie łamię praw autorskich, tak? Mogło mi się zdarzyć to powiedzmy nieświadomie albo przez przypadek, ale raczej staram się uważać na to, jestem na to wyjątkowo wyczulona. Z tego też powodu właśnie zaczęłam robić sama swoje własne digistemple, żeby w jakiś sposób nie naruszyć czyichś praw autorskich. I teraz tak, skąd brać te legalne grafiki? To nie jest tak, że z internetu, tak? Internet niestety, czy tam Pinterest na przykład, jest niestety bardzo często źródłem korzystania z grafik właśnie w taki sposób, jak nie powinny być one wykorzystywane.
Zgodnie z literą prawa nie wolno nam ściągnąć obrazka z internetu, wydrukować go i przykleić na kartkę. Nie ma takiej możliwości, tak? Polskie prawo jest bardzo restrykcyjne w tym względzie i tak na dobrą sprawę dopuszcza coś takiego tylko w przypadku tak zwanego dozwolonego użytku prywatnego, gdzie ten prywatny użytek oznacza dosłownie robienie do szuflady, czyli możesz wydrukować taką grafikę oczywiście, przykleić ją na kartkę, ale wtedy kartkę chowasz do szuflady i to jest taki użytek hobbystyczny, powiedzmy. Ewentualnie jest możliwość podarowania tego osobie, która znajduje się w bliskim kręgu znajomych, tak? Czyli jeśli zrobię kartkę i podaruję ją mężowi, to też właściwie mogłabym korzystać z grafiki już wcześniej rozpowszechnionej gdzieś, tak? Przy czym tutaj tak na pewno sprawę też i tak trzeba byłoby uważać, ponieważ nie wszystkie grafiki, które są gdzieś tam na Pinterestach i tak dalej, są grafikami, które zostały faktycznie rozpowszechnione przez autora, tak? Czasami mogły zostać gdzieś ukradzione i tak dalej, w związku z tym też dosyć trzeba na to uważać. Natomiast, i to jest zupełnie bardzo ważne, każde takie użycie absolutnie wyklucza jakąkolwiek działalność zarobkową. Jeśli chcecie zrobić kartkę i tą kartkę chcecie ewentualnie później sprzedać, to źródło grafiki musi być legalne. Co więcej, musi być legalne i dozwolone do użytku komercyjnego. Nawet małego, tak? Do użytku komercyjnego. Niezależnie od tego, czy za tą kartkę weźmiecie 5 zł czy 50, licencja grafiki musi być do użytku komercyjnego. Tak? To nie ma znaczenia, że po prostu wzięło się tylko za materiały. Inaczej jest to łamanie praw autorskich. Nie będę mówiła, jak jest to ważne, ponieważ domyślam się, że żaden z nas nie chciałby, żeby jego praca została skopiowana. Tak, dosyć często są o to różnego typu dramy na grupach. W związku z tym, wiecie, obowiązuje zasada, co tobie niemiłe. I teraz tak, żeby nie zostać się jakby tak gołosłowną, skąd brać legalne grafiki do użytku komercyjnego? Słuchajcie, ja sama korzystam z kilku różnych źródeł. Co ciekawe, wcale nie musicie za to płacić. Bardzo często jest dużo freebisów, które dopuszczają użytek komercyjny. Co prawda dosyć często trzeba przeczytać licencję takiego freebie, bo nie wszystkie takie są, natomiast bardzo często tak jest. Ja będę podawała Wam tutaj kilka informacji o różnych portalach. Wszystkie linki o tym będą oczywiście na dole w opisie. Więc jednym z takich moich ulubionych źródeł jest portal The Hungry JPEG. I to jest portal, gdzie wszystkie freebisy mają komercyjną licencję. Dla mnie to jest akurat dosyć fajne, ponieważ oznacza to, że nie muszę doczytywać się dodatkowo, wiem, że tam tak jest. Oni mają bardzo duży zestaw takich freebisów dostępnych cały czas, ale również co tydzień mają taki zestaw dostępny tylko przez kilka dni. I na przykład w tej chwili jest bardzo śliczny zestaw walentynkowy. Ja sobie akurat puściłam u nich newslettera, także co tydzień dostaję informacje o tym, co jest ciekawego, nowego, co mi się podoba, sobie po prostu ściągam. I mam możliwość korzystania z tego później legalnie, tak? Mogę sobie z tych grafik stworzyć digistempel, mogę sobie kartkę z tym digistemplem dalej sprzedać. Co jest super, tak? Przy czym w ogóle za to nie zapłaciłam. Oczywiście ten portal również ma grafiki płatne, często bardziej bogate zestawy. I z tych grafik na przykład korzystają nasze koleżanki po fachu, które na przykład tworzą papiery, tak? Bardzo często. Innym portalem, który chciałabym Wam polecić, jest Free Design Resources. Natomiast tutaj musicie uważać, ponieważ nie wszystkie dostępne grafiki mają wpisany użytek komercyjny, czasami jest tylko i wyłącznie użytek osobisty. Tak więc tutaj musicie filtrować dalej informacje. I to samo jest, słuchajcie, z portalem Etsy. Na Etsy też możecie dostać bardzo dużo niedrogich grafik. Tu na Etsy raczej nie będzie nic za darmo, dlatego że to niestety, znaczy niestety, no to jest portal sprzedażowy, więc nic dziwnego, że nie ma nic za darmo. Chociaż, no nie będę ukrywała, zdarzają się, tak? Natomiast bardzo często są to zestawy za śmieszne pieniądze, jakiś dolar, dwa dolary, tak? Gdzie jeśli na czymś Wam konkretnym zależy, to można się
zastanowić nad tym, czy takie coś, czy takich pieniędzy nie wydać. Ja na przykład na Etsy kupiłam kiedyś zestaw, bardzo pilnie potrzebowałam make-upowych rzeczy, takie wiecie, jak szminka, tusze, pudry i tak dalej, właśnie w wersji graficznej i nie mogłam ich nigdzie znaleźć w wersji freebie, a na Etsy dostałam, co prawda do pokolorowania, ale dostałam za, ja wiem, $2 albo dolar z kawałkiem, także no naprawdę to nie były jakieś duże pieniądze i tak sobie to wrzuciłam w koszty. Takich źródeł w internecie jest bardzo dużo. Ja podałam Wam tylko te kilka, z których ja sama korzystam najczęściej. O tak powiem, najczęściej. Natomiast oczywiście możecie spokojnie poszukać innych takich portali. Podejrzewam, że ich jest dosyć sporo. Jedyne tylko, przed czym Was przestrzegam, to tak jak mówiłam wcześniej, dokładne przeczytanie licencji, a przynajmniej opisu, tak? Czy to jest użytek komercyjny, czy tylko i wyłącznie osobisty. Po to, żeby po prostu później nie mieć problemów, tak? Za złamanie praw autorskich i za wykorzystywanie czyjejś grafiki bez pozwolenia są dosyć spore kary. Co prawda, raczej się nikt do tego nie przyczepi, że tak się wyrażę, tak? Ale po co sobie robić problemy? Żeby wyczerpać cały temat, chciałabym jeszcze tylko wspomnieć o jednej rzeczy. Jest to to, co mogę zrobić nawet z zakupioną legalnie i do użytku komercyjnego grafiką. Też nie mogę robić wszystkiego, co mi się podoba. Przy niektórych grafikach tego typu jest informacja, że mogę na przykład zrobić tyle i tyle prac z tą konkretną grafiką, tak? Czyli wykupiłam sobie elementy jakieś, z tych elementów coś sobie poskładałam i mogę zrobić z nich na przykład tylko i tyle rzeczy. To jest dość powszechne przy jakichś tam obrazkach Disneya i tego typu rzeczach. Ja na przykład w ogóle się w Disneya nie bawię, ani w jakieś takie bajki i tak dalej, ponieważ dla mnie osobiście za dużo jest roboty z pilnowaniem ich licencji niż to jest wszystko warte, tak? Niekoniecznie musi być kartka z Elzą. Naprawdę, niekoniecznie. Można 9-latce zrobić coś tam, 8-latce zrobić coś zupełnie innego. Natomiast też dosyć sporo tych portali pokazuje na przykładach, co wolno zrobić, a czego nie wolno zrobić, tak? Jedną z podstawowych zasad jest na przykład to, że nie mogę tej licencji odsprzedać dalej. Nie mogę. To, że ja kupiłam sobie grafiki, nie znaczy, że mogę te grafiki sprzedawać dalej, tak? Tak przynajmniej jak są. Mogę za to zrobić z nich na przykład digistempel i ten digistempel przykleić na kartkę i to sprzedać dalej. Mogę zrobić digistempel i ten digistempel nawet w wersji elektronicznej sprzedawać dalej, ale tutaj pod warunkiem oczywiście, że jest on na tyle zmieniony, że nie da się jakby odtworzyć początkowego zestawu, tak? To zależy oczywiście od tego, jaka jest strona, jaka jest dokładna licencja. Natomiast to są zasady, które akurat obowiązują na w tym portalu The Hungry JPEG, tak? Czyli mogę spokojnie sprzedawać dalej digistemple, jeśli są one na tyle zmienione od wersji, którą ja dostałam, że nie są jakby konkurencją. No dobrze, kochani, koniec mojego trucia na temat prawa autorskiego i jego łamania. Ja wiem, że pewnie części z Was ten temat się może ulewać. Chciałam po prostu ten temat zacząć i wyczerpać, tak żebyśmy wiedzieli, zanim zaczniemy w ogóle jakąkolwiek pracę twórczą z grafiką, wiedzieć, co dalej można z nią robić. Na dzisiaj to by było tyle. Natomiast, tak jak Wam wspominałam, ten kurs będzie kilkuczęściowy. W związku z tym, jeśli nie chcecie minąć reszty tych filmików, no to oczywiście zachęcam Was do kliknięcia subskrypcji i dzwoneczka, żeby Wam przyszło powiadomienie, jak pojawi się kolejny film. Na pewno będzie w przyszłym tygodniu. I w przyszłym tygodniu zrobimy taki prosty stempelek w kółeczku z napisem. Nic trudnego. Podejrzewam, że można go zrobić nawet w Wordzie. Tylko, że ja Worda nie mam. Więc będziemy korzystać z innego oprogramowania. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę i do zobaczenia w następnej części. Na razie, pa!